Dziękujemy wszystkim naszym widzom, naszym korespondentom za inspiracje, jakie Państwo do nas wysyłacie. Oczywiście przypominam, że interesują nas tylko te sprawy, które w poważny sposób Państwo traktujecie. Jedno z pytań było, czy oddanie ulicy i całego ciągu komunikacyjnego pod nazwą Trasa Łagiewnicka usprawni ruch w rejonie ulicy Kobierzyńskiej. To nie jest takie proste, to jest jednak sprawa obszaru, bo to jest również i tranzytu ze Skawiny, właśnie z tego kierunku, i ulicy Zawiłej. Zapytamy o te szczegóły przedstawicieli Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Ta ulica na razie ma właśnie odciążać nieco ulicę Kobierzyńską, ale oprócz tego pamiętajmy, że ona w ogóle ma na celu odciążyć centrum. Wraz z otwarciem trasy Łagiewnickiej zmieni się w ogóle ruch. To nie patrzmy z punktu widzenia jednej ulicy. Trzeba patrzeć na to obszarowo, prawda? Musimy popatrzeć obszarowo, ponieważ to daje zupełnie nowe możliwości dla kierowców, którzy w tym rejonie miasta się poruszają. Oni znajdą sobie zupełnie inne drogi niż te, o których myślimy. Nie myślmy obecnym układem drogowym, tylko zupełnie nowych możliwości, które się pojawią. To jest tranzyt od strony Skawiny. Rozdzielenie się ruchu na Kobierzyńską i Żywiecką, w zależności gdzie kto jedzie. Trafia na Górze Borkowskiej światła i dość tam trudna sytuacja, albo trafia na Kobierzyńskiej i dojazd już do właśnie szybkiej trasy Łagiewnickiej. Dokładnie, ona ma zdecydowanie pomóc, natomiast to jest z jednej strony, tak? Bo trasa Łagiewnicka to nie tylko samochody, ale trasa Łagiewnicka to też tramwaje. I tutaj mamy wyśmienite połączenie Kurdwanowa z ulicą Zakopiańską. Dodatkowo. I nie zapominajmy o tym, że jest to też trasa bardzo mocno oparta dla rowerzystów, z całą infrastrukturą, która dla nich też otwiera nowe połączenia.